Witaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Zaczynamy. Moje doświadczenie bliskie śmierci wydarzyło się, gdy miałam 12 lat. Więc to się stało na początku mojego życia. Uwielbiałam jeździć konno. Pewnego dnia miałam pierwszą lekcję jazdy w stylu western. Miałam jechać w siodle i bez kasku. Uwielbiałam jeździć, ale często, kiedy zakładasz siodło na konia. Koń napręża brzuch, ponieważ pasek, który utrzymuje siodło, uwiera go. Tak się stało w tym przypadku. Koń naprężył swój brzuch. Więc pasek utrzymujący siodło nie był właściwie naprężony. Pod koniec lekcji siodło się poluzowało, potem powiedziano mi, że trzymałam się tak, jakbym walczyła o życie. Byłam przez chwilę ciągnięta przez konia, następnie zostałam przez niego nadepnięta. Wtedy koń się przestraszył, stanął dęba i kopnął mnie w prawą skroń. Zostałam przewieziona do szpitala w Hillsborough w Teksasie, gdzie przeprowadzono pierwsze badania. Następnie zostałam przewieziona do większego szpitala w Waco, Fort Worth, koło Dallas, ponieważ tam zespół neurologiczny był lepszy i bardziej obeznany z tego rodzaju przypadkami. Moi rodzice byli ze mną w szpitalu. Przeszli przez ciężką próbę, będąc ze swoim dzieckiem na oddziale intensywnej terapii. Powiedziano im, aby odtwarzali muzykę lub filmy przy moim łóżku, bo to może stymulować mój umysł. Ja byłam w głębokiej śpiączce. Więc rodzice codziennie odtwarzali mi filmy, stare nagrania rodzinne i tym podobne. Piątego dnia zdecydowali, że włączą mi film Disneya, w którym większość treści była muzyką. To było 95% muzyki. Ta część historii będzie ważna później. Ja w tym czasie byłam w świetle. Byłam po drugiej stronie. To było najpiękniejsze, najpotężniejsze, najbardziej poruszające i wspaniałe doświadczenie mojego życia. Jestem taka wdzięczna, że żyję i że mogę się tym dzielić. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętam, to, że byłam na tratwie. Takiej drewnianej tratwie, która była na rzece z różowych chmur. Różowe chmury, co interesujące, reprezentowały niebo i piekło. Na prawym brzegu było niebo, a na lewym piekło. Ale nie byłam przestraszona, nic złego nie widziałam. W ten sposób mój umysł po prostu skonstruował to miejsce. To doświadczenie było bardziej prawdziwe niż cokolwiek innego w moim życiu, ale wierzę, że to pierwsze miejsce było miejscem przejściowym, które było zbudowane w oparciu o punkty odniesienia z mojego życia. Przede mną był wzniesiony mistrz Jezus. Po mojej lewej stronie był młodszy, łysy, chudy, wysoki mężczyzna, w długiej brązowej szacie, która sięgała mu prawie do jego stóp. Czułam się naprawdę dobrze w towarzystwie tego mężczyzny, tak jakbym go znała, ale nie wiedziałam wtedy, kim on był. Nie znałam jego imienia. Dowiedziałam się o tym dopiero lata później. Na tej tratwie wiedziałam, że jestem chroniona. Ciekawe jest to, że nie widziałam tunelu i białego światła jak większość ludzi. Potem dowiedziałam się, że doświadczenia podobne do mojego są bardzo powszechne w kulturze japońskiej, że jest się na jakiegoś rodzaju łodzi. Ja byłam na drewnianej tratwie. Jezus nie przemawiał do mnie słowami, komunikował się przez umysł. Ale zanim zaczął się ze mną komunikować, poczułam wszechogarniającą więź i miłość. W jego oczach była absolutna miłość. Zostałam zabrana, wzniesiona w górę, ponad tratwę w miejsce, gdzie było światło. Pierwsze, co zauważyłam, to przebłyski tego innego świata. Teraz rozumiem to w ten sposób, że zostałam podniesiona do innego królestwa świadomości. Była to sfera światła, gdzie były różne kolorowe strumienie, drzewa i zwierzęta. Śpiew, muzyka, której nigdy wcześniej nie słyszałam. To była po prostu najpiękniejsza muzyka, jaką kiedykolwiek słyszałam. Następnie zostałam zabrana do tego złotego światła. I to jest ta część mojego doświadczenia bliskiego śmierci, która wciąż doprowadza mnie do łez. Poczułam to ciepło wokół siebie jak otulający koc.
taką kochającą obecność, absolutne połączenie ze wszystkim i wszystkimi. Wszystkim, co będzie i wszystkim, co kiedykolwiek było. Czułam ten ciężar wokół siebie, chociaż nie miałam fizycznego ciała. Czułam, jak porusza się wokół mojej esencji, aż w końcu po prostu wtopiłam się w to światło. Stałam się tym pięknym, złotym światłem, gdzie nic innego się nie liczyło. To było pełnią miłości. Nie było imienia, nie było tam żadnego ludzkiego konstruktu. To była tylko miłość. Wszystko było miłością. Wszyscy byli miłością, wszystko. Nie było w ogóle osądu, wszystko było okej. Mogłam tam być przez wieki, naprawdę mogłam. To znaczy, nawet nie wiem, jak długo to trwało. Wkrótce potem znalazłam się z powrotem na tratwie. Jezus znów był przede mną. Właśnie przeżyłam niesamowite doświadczenie światła i byłam w tym miejscu, w tej wibracji. I zabrałam to ze sobą na tratwę. W tym momencie zostałam zapytana, czy chcę zostać, czy chcę wrócić na ziemię. Pamiętam, że na początku chciałam zostać, bo było tak pięknie i byłam tak połączona ze wszystkim i czułam, że jestem w domu. Chciałam zostać w tym miejscu, ale zanim podjęłam decyzję, zostały mi pokazane różne rzeczy. To jest bardzo częste u osób doświadczających bliskości śmierci, które dostają możliwość wyboru. Mogą zobaczyć rzeczy, które muszą wiedzieć przed dokonaniem wyboru. Mimo że nie miałam ludzkiego umysłu w tym momencie, byłam w moim ciele duchowym, miałam wyższą świadomość. Pokazano mi, że życie moich rodziców, a szczególnie mojego ojca i moich braci, nie zrealizowałoby się w sposób, w jakim miało w tym życiu. Nie wiem, dlaczego pokazano mi te szczególne przebłyski. Tak czy inaczej, wszystko było w porządku. Mogłam powiedzieć, mogłam wybrać pozostanie w świetle i byłoby w porządku. Ja to wiedziałam całym sercem, że wszystko byłoby dobrze. Nie było to dobrego albo złego wyboru. Uświadomiłam sobie, że moje życie wywiera wpływ. Uświadomiłam sobie, że moje życie ma piękny cel. Więc w tym momencie właściwie zdecydowałam się żyć. Będąc poza jakimkolwiek ludzkim konstruktem, wybrałam życie. Wszystko zostało usunięte. Wszystkie ludzkie myśli, troski i zmartwienia zostały usunięte w tym momencie, abym mogła dokonać wyboru ze źródłem. Wtedy otrzymałam pakiet informacji na temat, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy teraz, co robimy, co jest ważne. Na przykład dostałam informację, że będąc ludźmi, nasze umysły są rozpraszane od rzeczywistości i obecności tego, co naprawdę możemy osiągnąć i zrobić. Że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość i że mamy świadomą kontrolę nad kreacją wraz ze źródłem. Że liczą się ludzie. Wiele z tego, o czym myślimy i co utrwalamy w naszym życiu poprzez te wszystkie myśli o tym, kto co zrobił, to wszystko oddala nas od rzeczywistości tego, po co tu jesteśmy. Że możemy się nawzajem podnosić, że możemy tworzyć życie w niebie, na ziemi. Że jesteśmy tu, żeby się uczyć, że to jest przestrzeń naszej nauki. Takie i wiele innych wiadomości mnie zalewały. To było najgłębsze doświadczenie. Następnie w momencie otrzymałam informacje o wielu życiach. To mogły być setki żyć. Wszystko w momencie. Wiedziałam, że wybrałam, aby żyć. Byłam przepełniona tym niewiarygodnym, ogromnym poczuciem wdzięczności, że mogłam wrócić i żyć i dzielić się tym doświadczeniem, w którym byłam. W jakiś sposób wiedziałam, że to doświadczenie jest czymś, co mogę ze sobą zabrać. Czymś, czym będę się mogła dzielić i że będzie to niosło nadzieję i światło innym ludziom. Więc po dokonaniu tego wyboru moje serce przepełniło się wdzięcznością. To było prawie tak, jakbym upadła na kolana przed tymi mistrzami. Szczególnie przed Jezusem i podziękowałam, że mogę żyć, że mogę wrócić. Obiecałam sobie, że wrócę i wykorzystam muzykę, aby leczyć ludzi. To był mój wybór. Przyrzekłam całą swoją istotą. Złożyłam obietnicę, że każdego wieczoru, gdy będę szła spać, bez względu na to, co by się stało w tym dniu, będę za to wdzięczna i pójdę spać pełna wdzięczności. I to właśnie robię. Nawet kiedy oddalam się od tego, to potem wracam do tej praktyki, bo wiem, że tak właśnie tworzymy.
ten sposób się łączymy, a radość i wdzięczność to najwspanialsze doświadczenia i przejawy miłości, które my, ludzie, możemy dać kolektywowi, wszechświatowi, boskości. Dzięki temu współtworzymy, tworzymy niebo na ziemi. Sprawy naprawdę potoczyły się fajnie. Wybrałam, aby używać muzyki do leczenia i obiecałam wdzięczność każdego dnia. Potem wszystko pociemniało, ale to nie była straszna ciemność, to była piękna ciemność, jak ciemność łona lub kreacji. Czułam ekspansywność tego miejsca i poczułam ponownie, że moje duchowe ciało ma granice. Nie takie, jak ma istota ludzka, ale w jakiś sposób stałam się mniejsza. W tej ciemności mogłam zobaczyć w oddali, naprawdę daleko, pięciolinię muzyczną. Miała różnokolorowe nuty, jakby odtwarzała animowaną muzykę, ale ja jej nie słyszałam. Widziałam tylko, jak te wszystkie nuty poruszają się wzdłuż pięciolinii, a sama pięciolinia była coraz bliżej i bliżej i bliżej, aż przeszła przez moją głowę albo przez to, czym była moja głowa. A potem było ciemno, ale tylko przez chwilę, ułamek sekundy, ponieważ był tam maleńki punkt światła w oddali, w dalekiej odległości. Taki punkt na dole po prawej stronie, tak tego doświadczałam. Ale to nie było światło, to był dźwięk. Był prawie niesłyszalny, ale udało mi się skupić na tym brzmieniu tak intensywnie, z tak dużą ilością energii i tak dużą koncentracją, że mogłam pełniej dopuścić to do mojego umysłu. Dźwięk zaczął narastać w mojej głowie, zaczął grzmieć. Muzyka była w pewnym momencie tak głośna, że nie czułam się z tym komfortowo i wiedziałam, że jedynym sposobem jest zmuszenie moich oczu do otwarcia się. I to była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Powrót do mojego ciała nie był komfortowym doświadczeniem. Przeszłam od ogromnej ekspansji do czegoś, co było mniejszym doświadczeniem, ale jednak większym niż mogłam sobie wyobrazić. Więc zmusiłam się do otwarcia oczu. Pielęgniarka podbiegła i zaczęła ze mną rozmawiać, a potem straciłam świadomość. Zanim to się stało, byłam w stanie zobaczyć rzeczy w pokoju, takie jak telewizor na kółkach obok łóżka, bo to się działo pod koniec lat 80. W telewizorze leciały napisy końcowe filmu Disneya, który odtwarzano dla mnie i wiedziałam, że to muzyka wybudziła mnie ze śpiączki. Muzyka sprowadziła mnie z powrotem do mojego ciała. Wtedy zaczęła się prawdziwa magia. Magia powrotu do zdrowia. Tak, musiałam przez to trochę przejść, ale lekarz powiedział, że to był prawdziwy cud, że jedyna inna osoba w stanie Teksas, która przeżyła tego typu uraz głowy, miała 14 lat, ja miałam 12. Całe życie była skazana na wózek inwalidzki. Nikt inny tego nie przeżył. Naprawdę nie było to do wyjaśnienia. Pamiętam, że potem żartowałam, że jestem cudem. Mogłam chodzić i mogłam mówić. Ale poza tym, że pamiętałam moje doświadczenie bliskie śmierci, to straciłam wszystkie moje inne wspomnienia. Tak naprawdę nie poznawałam ludzi z mojego otoczenia. Nie pamiętałam przyjaciół, nie miałam wspomnień z pierwszych dni szkoły. Nie pamiętałam niczego, co dziecko w wieku 12 lat powinno pamiętać. Lekarze powiedzieli mi, że pamięć, która wróci, wróci w ciągu 5 lat od wypadku. I tak się stało, ale w bardzo małym stopniu. Miałam pewną wiedzę i odczucia dotyczące ludzi, jak to kim byli i jaka jest ich energia, ich esencja. Nawet jeżeli nie pamiętałam ich imion, nawet osób z mojej rodziny, nauczyłam się ich szybko i zaczęłam wracać do zdrowia. Rzuciłam się w zainteresowanie muzyką. Zaczęłam grać na flecie, dorastałam grając na pianinie. Moja mama była nauczycielką gry na fortepianie przez jakiś czas. Jej mama i siostry także uczyły grania. Byłam zaznajomiona z muzyką i miałam muzyczną część mojego mózgu nienaruszoną. Muzyka stała się moją pasją. To, o czym nie mogłam powiedzieć przyjaciołom, to, czego nie mogłam zrozumieć, bo nic nie miało dla mnie sensu, wyrażałam muzyką. W ten sposób wyrażałam siebie. Teraz jestem muzykoterapeutką i wiem, że poprzez granie muzyki odbudowywałam moje komórki mózgowe, neurony. Łączyłam się z tym królestwem w inny sposób. Więc nie wiedziałam, jak mam leczyć ludzi tą muzyką i to przyszło później. Kiedy się obudziłam, miałam bardzo szczególne dary. Mogłam zobaczyć i wyczuć światło wokół ludzi. Mogłam rozumieć ludzi na innym poziomie.
Nie mogłam w ogóle zrozumieć ich słów, a to faktycznie pomogło w rozwoju moich talentów intuicyjnych. Więc ja po prostu siedziałam i słuchałam ludzi i zaczęłam podłączać się do czegoś, co było pod spodem tego, o czym oni mówili. Zaczęłam zdawać sobie sprawę, że ludzie zostali wciągnięci w historię, ale ta historia nie była tym, na czym należy się koncentrować. Należy się skupiać na tym, czym oni są, na połączeniu i związku. I faktycznie było to spotkanie ludzi i patrzenie na to, czym są. Pomaganie im zobaczyć coś więcej niż historia i coś więcej od nich samych. Tworzymy w naszych głowach historie, które są oparte na naszej percepcji i przekonaniach. Na przykład, gdy ktoś w ruchu drogowym zajedzie nam drogę, możemy się zdenerwować i go nawyzywać. W naszej głowie pojawia się historia, która daje nam powód, aby wejść w złość. A co, gdybyśmy zmienili tę historię i powiedzieli sobie: och, ta osoba może mieć zły dzień, a może rodzi im się dziecko? Możemy wymyślać takie historie, które dadzą nam okazję do współczucia, bo tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w samochodzie przed nami. Nikt nie wie, to tylko historyjka, która się w nas pojawia. Możesz wybrać historyjkę, która wprowadzi cię w złość i niskie wibracje. Możesz także wybrać inną historię. Ukrywałam moje dary przez jakiś czas, ponieważ nie zostały one dobrze przyjęte przez niektórych. A ja nie chciałam, żeby się z tego śmiali, nie chciałam być inna. Nie chciałam, żeby wiedzieli, że widzę światło wokół ludzi, widzę kolory, otrzymuję te informacje. Miałam jednak pewnych przyjaciół, z którymi mogłam się tym podzielić i rozmawiać o moich darach, w pewnym sensie uczyć się nawzajem, dzielić się tymi darami, które nadchodziły. Potem naprawdę wszystko zatoczyło koło. Ukończyłam studia, specjalizowałam się w muzyce, a drugi kierunek, jaki ukończyłam, to psychologia. Chciałam być muzykoterapeutką, a muzykoterapia to uzdrawianie ludzi muzyką. Mój tata powiedział, że jeżeli chcę zajmować się muzykoterapią, to potrzebuję studiów z psychologii. Znalazłam taki uniwersytet, który miał oba kierunki, zarówno studia magisterskie muzykoterapii, jak i psychologię duchową. To był Uniwersytet Buddyjski Neuropa w Boulder, Colorado. Kiedy tam pojechałam, panowała tam kultura kontemplacji i medytacji, zagłębiania się do wewnątrz, łączenia się z myślami i rozeznawania myśli. Nauczenie się tych praktyk było dla mnie kluczowe, abym mogła wdrożyć informacje, które otrzymałam na tamtej tratwie. Mamy możliwość tworzenia naszego doświadczenia. Wróciłam z wiedzą o wdzięczności. Jeżeli pozostajemy we wdzięczności, nie ma negatywności, nie ma strachu, nie ma oporu, nie ma złości. Jest czysta miłość. Możemy mieć dostęp do tej energii. Także radość. Radość i wdzięczność dobrze razem działają. Wszyscy jesteśmy tutaj celowo. Jesteśmy stale otoczeni miłością, informacjami światła i wsparciem. Możemy tego wzywać. Musimy prosić o ich pomoc. Musimy wołać o pomoc do naszych aniołów, przewodników, Boga, źródła, boskiej energii, miłości i naszej wyższej jaźni. Na Ziemi za dużo martwimy się tym, co się dzieje z dnia na dzień. Chodzi o relacje, chodzi o miłość, chodzi o wspieranie siebie nawzajem. Jesteśmy wzywani, aby pracować razem i opierać się na sobie nawzajem i się nawzajem podbudowywać. Każdy ma cel, każdy. Tworzymy naszą rzeczywistość poprzez nasze myśli. Nasze myśli mogą być więc przeszkodą w naszej duchowej ewolucji albo mogą być dla nas pomocą. Gdy rozpoznajemy ich moc, możemy zastąpić negatywne myśli pozytywnymi i w ten sposób przywołać do swojego życia więcej pozytywności i światła i ludzi, którzy nas wesprą. Możemy współtworzyć ze źródłem. Możemy przywoływać miłość Boga i energię nie tylko, aby nas wznosiły, ale aby nas prowadziły. Wymaga to poddania się, zaufania i wiary. Myślę, że w tym miejscu wielu ludzi utyka, bo chcą kontrolować, jak sprawy się potoczą, zamiast pozwalać źródłu, aby nas prowadziło. To jest trudne. W końcu jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami duchowymi, mającymi ludzkie doświadczenie. Gdy ja mam negatywne myśli, to wyobrażam sobie, jak wynoszę je z mojej głowy jak motyla, albo że wysyłam je za góry, daleko ode mnie. Nie chcę dawać im mocy. Wszyscy czasem wpadamy w takie pułapki. Negatywne myśli mogą obniżać naszą częstotliwość.
Są także inne rzeczy, które robię, aby podnosić moje wibracje. Słucham muzyki, medytuję, robię ćwiczenia oddechowe, kontempluję sztukę i stosuję olejki. Używam olejków eterycznych i one podnoszą moje wibracje. Misy kryształowe i to, co robię w mojej pracy, to są różne narzędzia podnoszące wibracje. Chodzi o to, aby wybierać miłość i odpuszczać, uwalniać negatywne myśli. Chodzi o to, aby pozostawać w stanie wdzięczności, nawet jak jest trudno. Ziemia podniosła swoją wibrację, gdy mieliśmy lockdown i może wspierać teraz istoty o wyższej wibracji. Ludzie teraz zaczynają korzystać z darów intuicji. Jest to dobre, o ile robimy to dla wyższego dobra i prosimy, aby źródło prowadziło nas, aby pomagać ludziom. Rozpoznajemy siebie nawzajem ponownie jako istoty światła, które przybyły tu, aby asystować, pomagać innym się wznosić i rozpoznawać, że wszyscy jesteśmy istotami światła. Wszyscy jesteśmy energią źródła. Wszyscy jesteśmy miłością. Wszyscy jesteśmy boskością. Mamy to wszyscy w sobie. Otrzymałam też informację o bliźniaczym płomieniu. Dzięki pandemii negatywne osoby odchodziły z naszego życia i są zastępowane przez bardziej pozytywne energie. Rozpoznajemy nasze bliźniacze promienie, bliźniacze płomienie. To jest naprawdę fajne, ponieważ wiele osób łączy się teraz we wspaniałych związkach miłości. Możemy nawet się nie znać, ale jesteśmy wzywani do ponownego połączenia. Myślę, że wchodzimy w naprawdę potężny czas dla duchowości. Pomimo tego, że możemy być kuszeni w kierunku podziału i występowania przeciwko sobie z powodu strachu, możemy wybrać, aby być w jedności. Wierzę, że my konsekwentnie i stale się rozwijamy, aby być wyższą istotą duchową. Stale otrzymujemy możliwości i to, jak zareagujemy na sytuację, determinuje, czy postępujemy w naszej duchowej podróży, czy też pozostajemy w utknięciu. Wiele razy wciąż nadchodzą te same lekcje. Ciągle się tego uczymy. W rzeczywistości może nauczyłeś się lekcji w ludzkiej postaci, ale nie nauczyłeś się tego na poziomie duchowym, a może jest jakaś pozostałość karmy, którą musisz przepracować. Musisz w pewnym sensie jej doświadczyć, przejść przez to i uwolnić się, aby przejść do następnej fazy. Może powinieneś odrobić tę lekcję i uczyć innych, jak mają przejść do następnej fazy. Około 2 lata temu mój ówczesny mąż przyszedł do mnie i powiedział, że chce separacji finansowej. Byłam zdruzgotana, 3 dzieci, 20 lat razem. Pomyślałam, wow, co za niespodzianka. Już mnie nie kocha, nie chce nad tym pracować, chce separacji z powodów finansowych. Nie chciał rozwodu, bo może zmieni zdanie. To słyszałam w tamtym czasie. Więc się zgodziłam i zdecydowałam, że chcę rozwodu. Byłam zdruzgotana, ale wiedziałam, że jest jakiś wspanialszy powód tego i byłam otwarta na znaki. Powiedziałam, że to mój wybór i będę otwarta na potwierdzenie, ponieważ gdy dokonujemy wyboru, wszechświat powie nam, czy to jest właściwy wybór. Jeżeli jesteśmy otwarci na znaki. Zaczęłam dostawać znaki. Zaczęłam otrzymywać wiele zaproszeń do dzielenia się moim doświadczeniem i duchową drogą. Zanim rozstałam się z moim byłym mężem, ukrywałam moje dary i prawdziwą siebie, ponieważ nie było to do końca akceptowane przez niego. Było to dla niego za mało naukowe. On wierzył w moje doświadczenie, ale ja nie czułam się przy nim bezpiecznie, będąc sobą. Nie myślałam, że zostanę w pełni zaakceptowana. Nie powiem, że to jego wina. To była po prostu dynamika związku, ponieważ poznaliśmy się w młodości. Uświadomiłam sobie, że były pewne wzory w moim życiu, gdy ukrywałam moje dary i moją historię z obawy przed tym, co pomyślą inni ludzie i jak to osądzą. Wtedy uświadomiłam sobie, że jest to najwspanialsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Ukształtowało mnie to, co robię, w jakim kierunku zmierzam. Dlaczego więc miałabym to ukrywać? Ukrywając to w pewien sposób, oddawałam część mocy innym osobom i kształtowałam się w taki sposób, jak inni mnie widzieli. Ale teraz rozpoznaję, że jest to lekcja, której nie chcę już przechodzić. I zamierzam żyć pełnią prawdziwej siebie, żyć w radości, nie przepraszać bez powodu, robić wszystko to, co chcę, żyć w pełni i nie martwić się tym, co myślą inni, ponieważ to właśnie powinnam tutaj robić.
Wykonywałam różne duchowe praktyki. Wyobrażałam sobie duchowy ekran podczas głębokiego stanu medytacji. Mówiłam, chcę ci to oddać. Chcę uwolnić się od tej lekcji, ponieważ czuję, że już się tego nauczyłam i czuję, że jestem gotowa do przejścia do następnego etapu. A potem po prostu obserwowałam, co się działo. Tak jakby anioły tworzyły krąg dookoła mnie. Latały motyle i oni świętowali to, że przekazywałam tę lekcję do nich. Na tym polega zaufanie. Poddaję moją ludzką kontrolę nad doświadczeniem. Oddaję to do źródła i mówię, proszę, zabierz to ode mnie i ufam. Ponieważ w jakiś sposób sobie z tym poradzę, a źródło mi pomoże. Zanim rozstałam się z mężem, wydarzyło się wiele szokujących rzeczy. Pewna kobieta, która widziała moje doświadczenie na YouTube, które nagrałam dla kogoś dużo wcześniej, zadzwoniła do mnie miesiąc przed naszym rozstaniem. Zapytała, czy mogę przyjechać na konferencję dotyczącą doświadczeń bliskich śmierci, która miała być za 2 tygodnie. Pojechałam tam i dzieliłam się moją historią. Pewna inna kobieta wiedziała, co się dzieje. Powiedziała, abym wróciła do domu i napisała list do mojego męża. Abym napisała o wszystkich rzeczach, które w nim kocham. Nic negatywnego, wszystko pozytywne. Ona zrobiła dla mnie rodzaj odczytu duchowego. Powiedziała mi, że mam przed sobą piękne życie. Powiedziała, nigdy się nie oglądaj. To się ma wydarzyć, tak ma być. Więc ja napisałam ten list, nie wiedziałam, co się zbliża. W chwili, gdy podpisałam ten list swoim imieniem, on powiedział, że chce porozmawiać. Po naszej rozmowie dałam mu ten list. Od tego momentu otrzymywałam wiele książek o duchowości. Czułam się, jakbym wracała do domu. Spotykałam ludzi mających podobne doświadczenia. Nie czułam się samotna. Wiedziałam, że to moja prawdziwa społeczność, gdzie mogę bezpiecznie dzielić się moją historią. Książki zawierały wiele medytacji, które były częścią mojego leczenia po rozstaniu. Jestem teraz kompletnie inną osobą. Żyję swoim autentycznym życiem. Codziennie zadaję sobie pytania. Pytania do źródła. Gdzie chcesz, abym poszła? Co chcesz, abym zrobiła? Co chcesz, abym powiedziała i do kogo? Pytania z kursu cudów, ale także inne, które przyszły do mnie wcześniej. To jest moja ciągła praktyka. Używam przy tym olejków, a źródło do mnie przemawia i prowadzi mnie i pokazuje mi. To jest piękne. Teraz żyję życiem, gdzie jedyną rzeczą, o którą się martwię, jest to, jak bardzo połączona jestem ze źródłem. Jak bardzo mogę wspierać moją podróż i moją misję tutaj. Każda praktyka, jaką wymyślisz, gdy prosisz źródło, jest dobra. Ponieważ potrzebujesz wzywać nawet swoją wyższą jaźń, aby czasami wkroczyła. To wezwanie sprawia, że nadchodzi odpowiedź. Jeżeli przechodzisz przez jakąś lekcję wciąż i wciąż i nie prosisz źródła o pomoc, to właśnie może być powodem, że wciąż przez nią przechodzisz. Źródło doświadcza życia poprzez nasze zmysły. Nie może tego doświadczyć, ponieważ jest na wspanialszym, wibracyjnym poziomie. Jest miłością, bezwarunkową miłością, akceptacją i całością. My mamy niższe wibracje. My jesteśmy niezbędni, ponieważ żyjąc w naszym doświadczeniu zmysłowym i poprzez nasz proces kreacji, my właściwie tworzymy więcej wibracji, które idą do wszechświata. Jeżeli pomyślisz o wibracji źródła jak o orkiestrze, jak o muzyce, to jest sieć wibracji, a my jesteśmy jak malutki flet piccolo. I ten dźwięk nie istniałby, gdyby tego instrumentu nie było dla muzyka. Więc my jako ludzie tworzymy wibracje i częstotliwość za każdym razem, gdy na przykład gotujemy, sprzątamy, nauczamy, tworzymy sztukę, muzykę, jakikolwiek proces twórczy. Nawet komunikując się ze sobą, to wszystko jest wibracją. Im bardziej możemy sprowadzić siebie do chwili obecnej i żyć dla źródła, jakby ono żyło przez nas, w ten sposób można najlepiej to wyjaśnić. Ponieważ mamy w sobie energię źródła i w zasadzie jesteśmy źródłem, nie jesteśmy oddzieleni od źródła, a w tym samym czasie mamy możliwość tworzyć, żyć, być w obecności i mieć zmysły. Tworzymy całkowicie nową wibrację, która idzie do tej ogólnej sieci wibracji. Jesteśmy niezbędni. Tworzymy tak, jak energia źródła tworzy dla nas. Podczas jednej z medytacji otrzymałam taką wiadomość. Bez nas nie byłoby oczu dla wszechświata. Przez nas oni widzą.
są częścią większego kolektywu, są miłością. I wspaniale jest żyć w wibracji. Nasza wizualna reprezentacja pokazuje im, co dla nas tworzą i sztuka. Sztuka jest dla nich magiczna. Możemy faktycznie stworzyć to, co widzimy, generując nowe długości fal, których mistrzowie nie potrafią nawet stworzyć. Zostaliśmy stworzeni z wibracji i tworzymy wibracje, które kiedyś uważano za niemożliwe. A dzięki tej kreacji jesteśmy w stanie kontynuować cykl. Dzięki temu wszechświat staje się bardziej żywy, bogatszy i bardziej nieskończony przez ten pozytywny cykl ciągłego tworzenia wibracji i wzrostu. Dorastałam jako metodystka, więc Jezus na tratwie był dla mnie czymś znajomym. Czułam się uspokojona i kochana, ale po drugiej stronie w świetle nie było niczego, co mogłoby być uznane za niewłaściwe. Wszyscy mamy to samo doświadczenie, jesteśmy w świetle. Nie nazywało się ono chrześcijaństwem, nie nazywało się buddyzmem, nie było nazwy, była to po prostu miłość. Wierzę, że Jezus jako wniebowstąpiony mistrz ucieleśnił tę energię, nie mającą osądu i kochającą. Potem dowiedziałam się, że postać po mojej lewej stronie to był Budda. On także mi się pokazał. Nie rozpoznałam go, dopóki nie byłam na studiach. Gdy szłam na jedne z pierwszych zajęć medytacji, zobaczyłam tam obraz Buddy, młodego, łysego i chudego, bez dużego brzucha. I pomyślałam, och, to on. To on tam był. Czuję, że wiele religii i wierzeń na całym świecie ma podobną filozofię. Miłość bez osądzania, akceptowanie wszystkiego, rozpoznawanie, że masz to wewnętrzne światło, że masz boskie źródło energii, boską energię w tobie, z której możesz skorzystać w dowolnym momencie. Często nie rozpoznajemy, że każda interakcja, którą mamy w ciągu dnia, jest pełna mocy i ważna, ponieważ nie wiemy, przez co przechodzi druga osoba na poziomie duchowym, fizycznym lub mentalnym. Okazywanie uprzejmości wszystkim bez oczekiwania wzajemności, bez osądu. Jeżeli możesz tak robić, to naprawdę żyjesz w energii swojego źródła. Życie dla źródła jest kolejną wielką sprawą. Każda okazja, każde doświadczenie to dar. Mówię teraz o swoim doświadczeniu, ponieważ źródło żyje przeze mnie i może być to wiadomość, której ktoś będzie potrzebował. Pytanie, które ktoś może mieć. To naprawdę zmienia perspektywę na to, dlaczego tu jesteśmy. Ponieważ tu nie chodzi o nas jako o ludzi. Nie jesteśmy oddzieleni od źródła. Jesteśmy połączeni. Ty i ja jesteśmy połączeni. Wszyscy są połączeni. To jest kolejny wielki klocek układanki. Jeżeli to rozpoznamy, zmienia to sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem i sprawia, że jest to lepsze miejsce. Wierzę, że przeżywamy różne życia, aby ewoluować duchowo od jednego życia do kolejnego. Wierzę, że jesteśmy tutaj teraz, w tym czasie, ponieważ jesteśmy tu potrzebni. Każdy z nas tutaj jest potrzebny, aby pomóc wprowadzać nowy duchowy świat, nowy sposób bycia. To się sprowadza do wyboru i wszyscy mamy nasze ludzkie wybory. Odkąd spotkałam mężczyznę, który jak wierzę jest moim bliźniaczym płomieniem, widziałam obrazy z poprzednich żyć, gdy byłam z nim razem. Miałam takie doświadczenie, gdy słuchałam po raz pierwszy mis kryształowych. Byłam w kaplicy w Austin. Podczas tego wydarzenia prowadzący zaczął śpiewać piosenki rdzennych Amerykanów. Chwilę przed tym, zanim zaczął śpiewać, pojawił mi się obraz szamana. Potem miałam pokazane, że w poprzednich życiach umierałam od urazu głowy wiele razy. Było mi to pokazane także wcześniej, gdy przechodziłam przez sesje oddechowe. Widziałam moją śmierć podczas trzech wcieleń. Podczas tego doświadczenia koncertu Miss to wszystko połączyło się razem. Zdałam sobie sprawę, och, to jest życie, w którym mam to przezwyciężyć i dzięki temu uczyć ludzi. Jest to ta sama sprawa, której doświadczałam. To było dla mnie naprawdę doniosłe. Wtedy zaczęłam dostrzegać moc częstotliwości. Kupiłam własne misy kryształowe tydzień później i zaczęłam korzystać z olejków. To wszystko wyższe wibracje, używam ich do odpuszczania myśli. Studiowałam także ich wpływ z naukowego punktu widzenia, jak one oddziałują na mózg. To także fascynuje mnie jako praktyka. W mojej pracy zajmuję się muzykoterapią, gdy doświadczałam tego, co się nazywa The Bonnie Method of Guided Music Imagery, co można przetłumaczyć jako metoda Bonnie wizualizacji kierowanej z muzyką,
co wywołuje głęboki, odmienny stan świadomości przy wykorzystaniu muzyki i wizualizacji. Wtedy doświadczyłam czegoś najbliższego do mojego doświadczenia bliskiego śmierci. Wtedy postanowiłam także się tym zająć. Robiłam to przez 15 lat od studiów. Potem wprowadziłam do mojej praktyki misy, reiki i ćwiczenia oddechowe. Potem dowiedziałam się o olejkach i najpierw miałam względem nich opory, ale także włączyłam je do mojej praktyki. Wtedy ludzie zaczęli widzieć anioły, szybciej wchodzili w sesję. 2-3 razy szybciej otrzymywali przekazy od istot światła, od źródła i ich wyższej jaźni. Przekaz ze źródła nie zawiera emocji, nie powoduje strachu ani euforii. Po prostu jest. Teraz używam więc tonowanego światła, kolorów, dźwięków i olejków, aby wprowadzić ludzi w wyższe wibracje, aby mogli otrzymywać przekazy i łączyć się z ich wyższą jaźnią. Piszę także książkę o moim doświadczeniu bliskim śmierci. W tym czasie, gdy świat jest bardzo podzielony i jest dużo strachu, chcę zaprosić ludzi, aby byli bardziej świadomi tego, co do siebie dopuszczają. Zrób sobie przerwę. Odsuń się od tych informacji. Bądź w swojej energii, medytuj, oddychaj. Podnoś swoją wibrację. Spotkaj się z ludźmi, którzy cię wznoszą i unikaj ludzi, którzy wpływają w odwrotny sposób. To nie jest czas na walkę i wciąganie ludzi na siłę na łódź ratunkową. To czas, aby zrozumieć, że niektórzy z nas mają inną ścieżkę, która nie może być tożsama z naszą ścieżką i to jest okej. Moim celem jest uczenie ludzi, że mogą coś zmienić w swoim życiu, że mogą zmienić swoje doświadczenie przez zmianę swoich myśli, że są bardzo proste i potężne praktyki, które możemy wprowadzić w nasze codzienne życie, aby zmienić całą naszą egzystencję w bardzo krótkim czasie. Zachęcam wszystkich do poszukania kogoś, kogo szanujecie, kto zajmuje się tego rodzaju pracą, kto wesprze was, przekaże wiedzę i informacje, które pomogą wam być w tym stanie radości i wdzięczności, ponieważ czasem po prostu potrzebujemy przewodnika. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.